No i co? I teraz nie pozostaje już mi nic innego, jak oddać mikrofon w najbardziej zacne ręce, czyli w ręce burmistrza, aby uczynił swą powinność. Również serdecznie witam. Witam wszystkich wspaniałych gości, wspaniałych artystów na terenie naszego miasta, na terenie naszej gminy. Życzę wam wspaniałych, artystycznych tutaj wrażeń i pamiętajcie jedno, że dzięki Darkowi taki wspaniały po prostu festiwal odbywa się już po raz czwarty. To Darek Łach jest twórcą tego wspaniałego festiwalu i wierzę w to, że w dniu dzisiejszym, w godzinach już wieczornych, kiedy Darek będzie również śpiewał, czy jutro również, prawda? Jutro będziesz, Darku, śpiewał, ale dzisiaj też wspólnie ze mną, bo musimy przećwiczyć pewną piosenkę, którą również uwielbiałem i uwielbiam do dnia dzisiejszego. I wierzę w to, że wspaniale będziecie się tutaj bawić i serdecznie zapraszam wszystkich do wspaniałej, wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wielkie brawa dla Pana Burmistrza i tu padły takie fajne słowa, że musimy przećwiczyć, będziemy się bawić, będziemy śpiewać. Tak, przypomnijcie sobie rok ubiegły, kiedy na scenie staliśmy i tutaj trzeba było się posiłkować jakimiś kartkami, żeby sobie odpalić tekst Tadeusza Nalepy. Ja przed wejściem tutaj, przed scenę zapytałem, Panie Burmistrzu, a słowa? A słowa to ja znam, no więc będziemy mieli wielką, wielką ucztę. Szanowni Państwo, ale nie padło jeszcze to sakramentalne, otwieram, a więc chyba otwarcie to zostawimy Darkowi. Witam was wszystkich serdecznie. Strasznie się cieszę, że jesteście. I co, cóż mogę powiedzieć? Uważam, czwarty festiwal Ślinawski Blues nad Odrą za otwarty. Wielkie brawa! No i zaczynamy naszą jazdę, szanowni państwo. A zaczynamy jazdę od przeglądu, a do konkursu zgłosiło się kilkanaście zespołów, z tego 7 zostało zakwalifikowanych, przepraszam, 10 zostało zakwalifikowanych, 3 oświadczyły, że nie mogą przyjechać, bo różne koleje losu ich wiodły. Jako pierwsza formacja pojawi się formacja Nie strzelać do pianisty. Jakżeż ogromnie to groźnie brzmi, ale strzelać to wy, szanowni państwo, będziecie swoimi oklaskami, bo to, co ten zespół wam zaprezentuje, powali was na 100%. Doskonale znam ten zespół, jak i wszystkie inne. I teraz, żeby nie było żadnych niedomówień, żadnych jakichś pomysłów, że on coś kombinuje. Kochani, przed każdym zespołem będę to powtarzał, bo zespół Nie strzelać do pianisty to mój ulubiony zespół i mam nadzieję, że po tym koncercie również i was. Przed wami Nie strzelać do pianisty.